Witam wszyscy widzów Zero Motor. Jesteśmy w Piestani, Słowacji. Na taka przerwa między jedno i drugi wisi. Puchary tam leżą. Max miał bardzo dobry dzień wczoraj, na który po kolejny raz pokazał. Sorry, Maciej, bo Max jest ta wersja międzynarodowa. Pokazał z jedno dobry wynik, o który jesteś prawie satysfakcjonowany, bo drugi w taki europejski impreza jest rzecz, która codziennie się zdarzy, prawda? No tak, wyścig wczoraj bardzo udany. Szkoda, że nie udało się dowieść pierwszego miejsca do mety, ponieważ prowadziłem od pierwszego okrążenia do ostatniego, no ale cóż, to są wyścigi, tak się zdarza. Musiałem ulec na ostatnim zakręcie, znacznie mocniejszy samochód innej kategorii, ale jestem zadowolony. Pierwsze miejsce do Mistrzostw Polski, drugie miejsce do Mistrzostw Europy Centralnej, więc wszystko skończyło się dobrze. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie równie dobry. Taka rzecz, którą może nie wszyscy widzów wiedzą, bo wczoraj właśnie byłem też obecny na tor. I jak trudno jest prowadzić ten auto wyścigowe, stylne napędy w sytuacji jak wczorajsza, na które zaczyna się pojawić w trakcie wyścig deszcz. Maciej, jak jest ten zachowanie? Co wtedy zawodnik czuje? W sensie, że sprawdza, co robią inni, ma ten powiedzmy impuls, żeby opuścić gaz? Czy jak ty wczoraj się czułeś w momencie, na które już nie było kropelki, już zaczynał padać deszcz i mieliśmy opony tak nazwane zliki, to znaczy opony nieprzewidziane do deszczu? No, generalnie jest to najtrudniejsza sytuacja, jaka może się zdarzyć podczas trwania wyścigu, w momencie, kiedy zaczyna padać deszcz, jeżeli wyścig już się zaczął, ponieważ nie jesteśmy do tego przygotowani, nie jedziemy na oponach typowo deszczowych, tylko jedziemy na tak zwanych slickach, o których już wcześniej powiedziałeś. No i wtedy jest bardzo, bardzo trudna sytuacja, bo nigdy nie wiadomo, jak ten samochód będzie się zachowywał, jak dużo tej wody pojawiło się już na torze. Nie wiadomo, w których miejscach trzeba hamować. Jedno jest pewne, że samochód zaczyna się zachowywać bardzo nerwowo i trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby na takiej nawierzchni, podczas takich warunków nie stracić panowania nad pojazdem i nie zostawić go na barierach lub na betonowych barierach, jakie tutaj mamy na torze w Piestanach. I wczoraj około 4-5 auto chyba liczyłem tam po drodze, widziałem, że źle skończyli wyścig. Ten uczucie dla normalnego kierowcy jest to samo jak prowadzić prawie pod warunki śniegowe, w sensie, że jeżeli auto nie jest z kierownicy perfekcyjne prosto, każdy kontrol jest bardzo utrudniony i jak się daje gaz, też musimy dawać to stopniowo, bo od razu ten tylny napęd ma tę tendencję, żeby stawiać na auto bocznie. I w tym momencie można nawet się tracić całe panowanie. Generalnie opony typu slick nie mają żadnego bieżnika, więc każda ilość wody na torze stwarza taką sytuację, jak jechalibyśmy faktycznie autem ulicznym na letnich oponach po lodzie w okresie zimowym, więc jest to naprawdę trudne. Dodatkową trudnością jest to, że na wyścigu trzeba się spieszyć, nie można sobie po prostu odpuścić, zwolnić i jechać zachowawczo, no bo mamy samochody, które nas ścigają z tyłu lub samochody, które chcemy dogonić z przodu, więc tu jest ten faktor taki dodatkowego niebezpieczeństwa, bo po prostu no, spieszymy się i ścigamy się. Jeżeli mogę dodać jeszcze ten pole wizualne, jak się jeździ na deszczu, jest ogromne, limitowane. Czasami zawodnik podczas deszcz patrzy tylko na taki punkt referencyjny i trochę z intuicją. Ja zawsze mówię, że brakuje nas jakiś zawór w mózgu, bo w trakcie deszcz czasami mamy wizualność bliska do zero. No generalnie tak jest, zwłaszcza przy dużej ilości wody na torze. W momencie, gdy są obfite opady, jedziemy już wtedy na oponach typu wet, czyli na specjalnych oponach deszczowych. Widzialność praktycznie jest zerowa. Patrzymy się w samochód, który jedzie przed nami i hamujemy w momencie, kiedy jemu zapalą się światła stopu. Nie wiemy dokładnie, w którym momencie, w którym miejscu jesteśmy na torze, bo ponieważ w tej smudze wody nie widać po prostu nic. I to jest ten moment właśnie, jeżeli mogę używać taka metafora gastronomiczna, na której ten zawodnik ma pokazać, że ma XXL jaja. Właśnie tak się mówi. Dziękuję na razie i pozdrawiam.